Opolskim zawiązana jest aglomeracja opolska. I ta aglomeracja skupia w swoim jakby takim zakresie gminy województwa opolskiego. I dzień prędzej burmistrzowie, pan prezydent byli obecni na spotkaniu tej aglomeracji. Po czym drugiego dnia, gdzie jakby jakiś żart, jakby no nie wiem jak to nazwać, ukazuje się informacja o powiększeniu miasta Opole. Będzie musiało być liceum zamknięte, technikum, zawodówka, dwa gimnazja, dom kultury, działalność ograniczona do minimum, karetka pogotowia będzie zlikwidowana, z której cały rejon korzysta, żeby nie musiała jechać z Opola, tylko z Dobrzenia jedzie, czyli szybciej udzieli. Nie będzie dotacji dla szpitala w KUP, nie będzie dotacji dla szkoły autystów w KUP i by można tak w nieskończoność wymieniać. Tu jest nasze miejsce, tu jest wspaniały, ukochany dom. Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom. My wspólnym celem połączeni żyjemy razem już od wielu lat. Nie psujcie cośmy zbudowali. To nasze życie, to nasz świat. Dlatego te protesty były coraz głośniejsze, coraz bardziej myśmy przykrali. Mieliśmy problemy ogólnie z mediami. Media opolskie nas cały czas atakowały z każdej strony, mówiły nieprawdy, okłamywali. Wrzucili sobie wątek narodowościowy, gdzie Patryk Jaki cały czas podkreślał ten wątek narodowościowy, czyli że tu za tym cały czas stoi mniejszość niemiecka, że my jesteśmy liderami mniejszości niemieckiej, że to mniejszość niemiecka stoi za tym, buntuje tych ludzi, że to mniejszość niemiecka na manifestacjach tych ludzi wyprowadza, że to mniejszość niemiecka rządzi, że niemiecka jest elektrownia, że to Niemcy. Ta retoryka wystarczyła prawdopodobnie, raczej na pewno rządowi do tego, że tutaj trzeba Niemcom zabrać to, co polskie i wszystko. Nawoływał nawet głośno na Facebooku, czy że Polska zabiera wreszcie Niemcom to, co ich. Państwo, które nie dba o mniejszości, to nie jest państwem demokratycznym. Mhm. Bo nie naszą winą, że granice poprzesuwali. Nie naszą winą to, że Polacy zostali na Ukrainie, czy na Litwie, czy na Łotwie. Nie naszą winą, że Ślązacy zostali tutaj w Polsce, a nie przyłączeni Niemiec. I taka retoryka to jest straszna, to co opowiadają. Zbudzili jakby de facto na nowo demona, którego nie było nigdy. My tutaj żyjemy w takiej wspólnocie integralności, że my 25 lat tutaj nigdy nie dochodziło. Wszyscy żyją, są mieszane małżeństwa, żyją wszyscy w zgodzie. Cała sytuacja miała miejsce 2 dni temu, to znaczy grupa funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego wpadło do mnie do domu. Mieli nakaz przeszukania domu ze względu na to, że istniało podejrzenie, iż zajmuje się dystrybucją narkotyków. Tak zostało to nazwane. Sytuacja zakończyła się tak, że zatrzymano mojego brata, który miał proszek przypominający być może narkotyki, ale była to kreatyna czy keratyna jakoś tak na przyrost tkanki mięśniowej. Mój brat został po 24 godzinach został wypuszczony. Natomiast funkcjonariusze podczas tego zatrzymania wypytywali go właśnie o obronę gminy, o to czym się zajmuję, o to kim jestem i tak dalej, i tak dalej. I dostaliśmy pisemne potwierdzenie, że pan minister chętnie z nami się spotka w Warszawie, w Sejmie. Więc dosyć dużą grupą ludzi, bo jechał i autobus, i jeden bus, pojechaliśmy do Warszawy na umówione z nim spotkanie. Pan minister oczywiście nie znalazł czasu, choć pisemnie potwierdził, że to jest dla niego odpowiedni termin i może się z nami spotkać. Niestety się nie spotkał, więc poszliśmy też do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie był. Też powiedziano nam po rozmowie akurat z osobą kontaktową, że pan minister nie znajdzie dla nas czasu.
więc no, też nie udało nam się z nim spotkać. Więc grupa ludzi, która na jego zaproszenie pojechała do Warszawy, wróciła praktycznie z niczym. Był też wyznaczony drugi termin tego spotkania, kiedy mieliśmy się w Opolu spotkać, że pan minister będzie w Opolu. No jak się okazało, kiedy wszyscy już przyjechali do niego do biura na to spotkanie, to dostaliśmy informację, że pan minister jest w Stanach Zjednoczonych na wycieczce jakiejś, nie wiem, w Teksasie czy gdzieś. Tym wszystkim, którzy nas chcą skłócić, odpowiadamy dziś ostatnio.